Dzień dobry. Bardzo miło mi, że zdecydowaliście się Państwo posłuchać mojego kolejnego podcastu z cyklu 5 Minut dla Kariery. Tym razem poruszę temat, który od kilku miesięcy obecny jest na ustach całego świata. Mówić będę o energii z tym, że o energii życiowej, osobistej, równie ważnej przyznacie Państwo co energia dostarczana do naszych domostw. Zmęczenie, a może nawet wyczerpanie, frustracja. Irytacja, niekontrolowane wybuchy złości, rozdrażnienie to tylko niektóre z objawów osobistego kryzysu energetycznego, który w dzisiejszych czasach jest doświadczeniem tak wielu z nas. Co z tym fantem robić? Jak zarządzać swoją energią życiową? Jak tworzyć rezerwy? Jak wyrównać bilans energetyczny? Punktem wyjścia, jak w większości aspektów pracy nad sobą samym, jest samoświadomość, czyli mówiąc krótko, dostrzeganie i rozumienie tego, co dzieje się z nami na poziomie zarówno psychicznym, jak i fizycznym. To właśnie samoświadomość w połączeniu z rzetelną, nowoczesną wiedzą dają podstawy do właściwego zarządzania naszymi zasobami energetycznymi. A skoro o fachowej wiedzy mowa, pragnę wam w dzisiejszym nagraniu przedstawić bardzo ciekawą koncepcję The Energy Project autorstwa Tony'ego Schwartz'a. W celu obrazowego przedstawienia tej koncepcji posłużę się pewną analogią. Wyobraźcie sobie państwo stół, mebel konstrukcyjnie prosty, blat i zazwyczaj cztery nogi. Dobry stół to taki, który poza aspektem estetycznym jest przede wszystkim solidny i stabilny. Stabilność zapewniają stołowi cztery jego nogi, które w kwestii parametrów konstrukcyjnych są takie same. Przenieśmy się zatem do koncepcji pana Szworca. On także zwraca uwagę na stabilność. Mówi, że aby człowiek zachował stabilność w obszarze energii życiowej, warto by miał świadomość obecności czterech filarów energetycznych w naszym życiu, z których każdy wymaga od nas takiej samej uważności, opieki i troski. Tony Schwartz mówi o energii fizycznej, umysłowej, emocjonalnej oraz duchowej. Przyjrzyjmy się pokrótce każdej z nich. Energia fizyczna jest dosyć łatwa do wytłumaczenia. Chodzi o sen, odżywianie się, ruch, przerwy regeneracyjne w czasie dnia czyli szeroko pojęta dbałość o nasze fizis. Energia umysłowa, zwana mentalną, to szereg procesów umysłowych zachodzących w naszym mózgowiu każdego dnia. Z energią mentalną związane będą bodźce, odbierane i przetwarzane przez nas, rozpraszacze, dekoncentrujące nas, mózg, który wciąż przetwarza, obrabia, reaguje. Idźmy dalej. Energia emocjonalna to świadomość i umiejętność rozpoznawania własnych emocji, sposób ich przeżywania, wyrażania, to także jakość relacji interpersonalnych, w których uczestniczymy. Proporcja pomiędzy emocjami pozytywnymi versus emocjami trudnymi, takimi jak na przykład złość czy gniew. Przestrzeń w naszym życiu na radość, wdzięczność, a także podejmowanie aktywności, które nas po prostu cieszą. I wreszcie czwarty filar czwarta noga stabilnego życiowego stołu energia duchowa, z którą wiąże się nasz system wartości i przekonań spójność pomiędzy postępowaniem a poglądami. Poczucie celu, misji, rozwój życiowych pasji. Kiedy już wiemy, co kryje się za każdym z czterech obszarów energetycznych naszego życia, kolejnym krokiem jest poddanie analizie: jak to wygląda u nas? Który z obszarów jest na poziomie nas satysfakcjonującym, a który wymaga pracy, troski? Pamiętajmy, że stateczność stołu zapewniają tak naprawdę jego silne i stabilne cztery nogi. Zachęcam Was do zgłębienia koncepcji The Energy Project do analizy własnych źródeł energetycznych i do stworzenia indywidualnego pakietu energetycznego, dzięki któremu uda Wam się delektować życiem, a nie je połykać czy po prostu trwać. Na koniec podzielę się jeszcze jedną obserwacją, która moim zdaniem oddaje sedno tego, czym jest mądre zarządzanie energią i planowanie regeneracji. Przyglądałem się ostatnio pracy odkurzacza samojezdnego typu Rumba. Odkurzacz dziarsko sprzątał, zgrabnie poruszał się po przestrzeni domu, ale nagle widzę, że odkurzacz wraca do bazy i ani myśli kontynuować porządki. Zaniepokojona tym faktem sprawdzam, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Okazało się, że poziom naładowania baterii pokazał 30%. Moim zdaniem aż 30%. Zdaniem robota, jedynie 30%. Po chwili refleksji pomyślałam, cóż za mądre urządzenie. Określając minimalny dla siebie stopień naładowania akumulatora, kończy pracę, zjeżdża do bazy, doładowuje się po to, aby móc ponownie sprawnie działać. Zatem bądź jak rumba, nie doprowadzaj się do stanu wyczerpania, zawczasu reaguj, by dodać sobie mocy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Kinga Strzelecka doradca kariery SGH